Moi drodzy, tak jak już wcześniej wspomniałam, dziś i przez kolejnych kilka dni będziemy mówić o postanowieniach noworocznych, a na naszej liście postanowień noworocznych właśnie najczęściej występuje zrzucić zbędne kilogramy. Dlatego też dzisiaj od tego zaczynamy, o tym będziemy mówić. Moim gościem jest Ania Machura, witam Cię bardzo serdecznie. Witam serdecznie. Właścicielka już teraz dwóch klubów fitness, jeden w Poznaniu, drugi w Sparzędzu, ale o tym za chwilę. No właśnie, często jednym z postanowień noworocznych jest utrata tych kilku kilogramów. Od czego właściwie należy zacząć? Przede wszystkim należy zacząć od ćwiczeń, czyli bardzo ważne jest, żeby mieć zasadę, że zaczynamy gubić kilogramy, czyli udajemy się do klubu. Jak najbardziej zachęcam do naszego klubu Red Fitness w Poznaniu, a już teraz drugiego klubu w Sparzędzu. Jest tam bogata oferta zajęć fitnessowych, cyclingowych. Również mamy strefę siłową, strefę funkcjonalną. Także bardzo ważne jest, żeby zacząć od tych ćwiczeń. Kolejnym krokiem bardzo ważnym jest stosowanie diety, czyli lepszego, dobrego sposobu odżywiania się. Czyli należy zwrócić uwagę na to, co się je i jak często. Polecam do 5-6 posiłków dziennie. Czyli to jest również bardzo ważne. Właśnie o tym zazwyczaj zapominamy. Wydaje nam się, że albo decydujemy się na dietę, prawda, ograniczamy słodycze, albo wybieramy się na siłownię, a warto byłoby te dwie rzeczy połączyć, żeby uzyskać właśnie ten najlepszy efekt. Tak, najlepszy efekt uzyskuje się poprzez połączenie zdrowego stylu, czyli ćwiczenia plus dieta. Dieta, mówi się, że to jest 80% sukcesu dobrego wyglądu, a 20% tak naprawdę to są ćwiczenia. Bardzo ważne jest to, żeby razem połączyć. Też bardzo ważne jest, żeby przy każdym naszym posiłku w ciągu dnia zwrócić uwagę, żeby były warzywa oraz białko. Czyli jeśli chodzi o białko, może być to twaróg, około 120 gram. Może być to białko w postaci ryby lub mięsa. I w zależności od tego, czy ćwiczymy w danym dniu, wtedy możemy dołączyć sobie do posiłku węglowodany, czyli na przykład ryż. Powiedz mi, jak to wygląda w praktyce, bo ja bym tutaj chciała tak na żywym przykładzie. Siedzi Ania Machura, świetnie wygląda, wiem, że na co dzień ćwiczysz, ale jak wygląda Twoja codzienna dieta? Bo masz też dwójkę dzieci i wiadomo, że bardzo dużo obowiązków. Czy faktycznie zawsze jest czas na to, żeby tej diety przestrzegać? Myślę, że jest na to czas, tylko trzeba się zmobilizować. Rano, czyli dobra organizacja. Tak, tutaj. Dobra organizacja zdecydowanie. Ja przynajmniej na swoim przykładzie mogę powiedzieć, że zazwyczaj rano wstaję, mam takie swoje pojemniczki, szykuję w te pojemniki różne posiłki i później bez problemu mam je zawsze przy sobie. Nawet jak się przemieszczam, zawsze korzystam z nich i zawsze mam świetny, dobry, odpowiedni, zbilansowany posiłek bez żadnych produktów zastępczych, ponieważ szykuję je zawsze albo dzień wcześniej, albo w ten sam dzień, właśnie w postaci mięsa, do tego dołączam ryż. Wszystko też zależy od tego, czy w danym dniu się ćwiczy. Jeśli tak, to wtedy możemy pozwolić sobie na troszeczkę większą ilość węglowodanów. Wtedy możemy dodać worek ryżu do posiłku lub pół worka ryżu. I jak najbardziej możemy wtedy na te węglowodany sobie pozwolić, bo pamiętajmy, że od węglowodanów się tyje. Natomiast w dni, kiedy nie ćwiczymy, należy te węglowodany ograniczyć jak najbardziej. Super, czyli faktycznie Ania Machura jest bardzo zmobilizowana i tego Ci chyba pozazdroszczę i wszystkie panie przed telewizorami również, bo to jest to, o czym my wcześniej z Martą rozmawiałyśmy. Ona też mówi o tym, pomimo że jest modelką na co dzień, jest bardzo szczupła, jak sama miałaś okazję zobaczyć, ale mówi, że też chciałaby ograniczyć słodycze od nowego roku i też wybrać się na siłownię, ale zazwyczaj bywa to tak, że na tą siłownię wybiera się no, przez pierwsze 2 miesiące, a potem jednak jakoś ta mobilizacja opada. Co zrobić, żebyśmy były zmotywowane do samego końca, przez cały rok? Właśnie, bardzo ważna jest motywacja. Tak naprawdę wszystko zależy od nas samych, czy wybierzemy tą drogę, czyli regularne ćwiczenia, czy tak naprawdę na początek ćwiczenia, a później już ich
o nich zapominamy. Najważniejszy jest ten pierwszy etap i można powiedzieć, że z jednej strony jest najważniejszy, ale jest też dosyć trudny do przeskoczenia, ponieważ na samym początku, po jakiejś dłuższej przerwie, pojawiają się zakwasy, bóle. Oddech ciewa nam się po pierwszym dniu, ale po prostu uważam, że należy przejść przez ten pierwszy etap. Czyli zaciskamy zęby i jeszcze raz wybieramy się na siłownię. Tak, warto przejść przez ten pierwszy etap, czyli przebrnąć przez zakwasy. Jak najbardziej, jak mamy zakwasy, staramy się nie zniechęcać do ćwiczeń, staramy się przyjść na drugi, na trzeci dzień, żeby rozćwiczyć zakwasy. Ale zakwasy to jest jak najbardziej prawidłowy objaw, prawda? Jasne, tak. To się zdarza, jeśli nasz organizm nie ćwiczymy, jest nieprzyzwyczajony do ćwiczeń. Natomiast kolejnym etapem jest takie, można powiedzieć, uzależnienie od ćwiczeń. I tak naprawdę warto jest dojść do tego etapu, żeby ten nasz organizm się uzależnił od tych ćwiczeń, więc wtedy już tak naprawdę nie wyobrażamy sobie życia bez ćwiczeń. Ale myślę, że każda kobieta ma taki okres w życiu, że zaczyna ćwiczyć, później robi sobie przerwę, później znowu wraca. Uważam, że nie warto robić sobie przerw, ponieważ znowu ten sam etap czeka nas od samego początku, czyli bóle, czyli zakwasy. Także zapraszam do tego, żeby regularnie ćwiczyć. A powiedz mi, jakie nowe trendy pojawiły się w fitnessie? No, wkraczamy w nowy rok 2013. Wobec tego, czy są jakieś nowości, jeśli chodzi o kluby fitnessu? Tak naprawdę nasz fitness w Polsce jest na etapie jakby rozwoju, można powiedzieć nawet na etapie takiego raczkowania, natomiast bardzo dużo trendów przychodzi z zachodu. Tak naprawdę to, co u nas jest nowością na zachodzie, już istnieje i funkcjonuje od parunastu lat. I właśnie takim tutaj nowym trendem jest przede wszystkim trening funkcjonalny, nastawiony na ćwiczenia tak, żeby wzmocnić i usprawnić funkcjonalnie nasze całe ciało. Tak, żeby zwiększyć stabilność ruchów, stawów, żeby przy jakichś zwykłych, codziennych czynnościach, na przykład przy prasowaniu, przy bieganiu, przy odkurzaniu, tak naprawdę nic nas nie bolało i żebyśmy się doskonale czuły przy tych takich prostych czynnościach. Trening funkcjonalny to jest tak naprawdę trening całego ciała, nie jest nastawiony na poszczególne partie mięśniowe. Pracuje całe ciało przy treningu funkcjonalnym. Jest to połączenie górnej części ciała i dolnej części ciała o tak zwany core, czyli tułów, czyli mięśnie brzucha, mięśnie grzbietu. Są to ćwiczenia, można powiedzieć, tak zwane wielostawowe ćwiczenia złożone, ale bardzo zachęcam do nich, warto im poświęcić czas, ponieważ nie są skupione na poszczególnych partii mięśniowej, tylko jedno ćwiczenie może zaangażować ogromną ilość mięśni, a tak naprawdę całe ciało. Super, bardzo fajnie. Zanim pokażemy, bo dzisiaj też będzie właśnie taka część programu, w której Ania pokaże nam kilka takich podstawowych ćwiczeń, to w jaki sposób powinniśmy prawidłowo ćwiczyć? Przede wszystkim powinniśmy zastanowić się, jak dawno byliśmy na fitnessie albo jak dawno ćwiczyliśmy i przede wszystkim zacząć od takich podstawowych ćwiczeń, od przede wszystkim zrobić odpowiednią ilość powtórzeń. Można zacząć od spokojniejszych zajęć. U nas w klubie takie spokojniejsze zajęcia to są zajęcia od Szkoły Zdrowego Kręgosłupa, ale oczywiście zaraz potem polecam zajęcia takie bardziej dynamiczne, bardziej nastawione na większą intensywność, większe spalanie, czyli zajęcia TBC, czyli wzmacniające całe ciało, zajęcia Red Shape, Anticellulite Class, to są takie zajęcia dla kobiet. Bardzo jest to świetna nazwa, bardzo dużo kobiet przyciąga ta sama nazwa. Są to zajęcia na spalanie tkanki tłuszczowej, ale bardziej takie dynamiczne, polegające na krótkim układzie. Czyli modelujące sylwetkę, tak, krótko mówiąc. Tak, jak najbardziej, ale przy okazji polegające na spalaniu tkanki tłuszczowej. Wbrew pozorom, jeśli chodzi o spalanie tkanki tłuszczowej, to niekoniecznie ćwiczenia wzmacniające, ale mogą być takie ćwiczenia cardio przy odpowiednim tętnie. Na końcu oczywiście można sobie też zafundować ćwiczenie na mięśnie brzucha i właśnie również zachęcam do tych ćwiczeń Anticellulite Class. A jak często powinniśmy pojawiać się w klubie fitnessu?
Bo jesteśmy bardzo, bardzo zabiegani, mamy właściwie coraz mniej czasu dla bliskich, dla przyjaciół, a tu jeszcze trzeba wygospodarować czas dla samego siebie, żebyśmy właśnie mieli tą godzinę, dwie, żeby wybrać się do fitnessu. Ile razy w tygodniu należy wybrać się na trening, żeby te nasze ćwiczenia faktycznie przynosiły sukces? Bardzo ważne jest to, jak często chodzimy na zajęcia, jak nie tylko na zajęcia, jak często ćwiczymy, ile razy w tygodniu wybierzemy ćwiczenia i to jest też jakby kluczem do naszego sukcesu i do tego, żeby dobrze wyglądać i zarazić się samymi ćwiczeniami. Jak najbardziej zachęcam do dwa razy w tygodniu, natomiast jeśli wygospodarujemy czas, to jak najbardziej zachęcam, żeby poćwiczyć sobie trzy razy w tygodniu. To jest właśnie, można powiedzieć, największa bolączka dzisiejszej doby, że naprawdę nie mamy czasu na to, żeby chodzić na ćwiczenia, żeby ćwiczyć, natomiast tak naprawdę jeśli za chwilę przestaniemy ćwiczyć, to stracimy odporność i jeszcze będziemy mniej efektywni, będziemy brać zwolnienia lekarskie i też nie będziemy pracować, będziemy siedzieć w domu i tego nie chcemy. Także jak najbardziej zachęcam do ćwiczeń po to, żeby się lepiej poczuć, lepiej wyglądać i przede wszystkim, żeby być zdrowszym, żeby nie korzystać z jakichś dodatkowych leków, chociażby przeciwbólowych, bo ten sam efekt możemy uzyskać wzmacniając mięśnie, ćwicząc, także zachęcam do ruchu, do ćwiczeń. Mówisz o tym, że właśnie zdrowe samopoczucie możemy uzyskać wykonując tutaj ćwiczenia fizyczne. Jak lepiej możemy się poczuć? Jeśli byśmy mieli porównać osobę, która na co dzień w ogóle nie ćwiczy, no nawet je te fast foody, powiedzmy, a osobę, która ma taki zdrowy styl życia, przestrzega diety i jednak pojawia się na siłowni. Jaka jest różnica w samopoczuciu? No na pewno ogromna jest różnica, ponieważ osoba, która już dba o to, co tak naprawdę je, tak, co je na śniadanie, obiad i kolację, tak naprawdę też wtedy ma lepsze efekty. Lepiej na siłowni. Się, tak, tak, ćwicząc, lepiej się czuje. Natomiast osoba, która tak naprawdę nie zwraca uwagi na to, co je, to ćwiczenia tak naprawdę mogą jej przeszkadzać, tak? Także jak najbardziej zawsze, przynajmniej w Red Fitness, są osoby, które osoby, czyli trenerzy personalni, którzy też doradzą przy okazji dietę do odpowiedniej osoby. A oczywiście, co za tym idzie, doradzą, jak zrobić, jak często ćwiczyć, jaki rodzaj ćwiczeń wybrać na siłowni. Także jak najbardziej, nie każdy od razu musi się na tym znać. Po to są właśnie fachowcy w klubie, trenerzy personalni, instruktorzy fitness, żeby doradzić, jak się odżywiać, jak jeść, jak skonstruować dietę i przy okazji, ile razy w tygodniu ćwiczyć i przede wszystkim, jakie ćwiczenia wykonywać. Super, bardzo fajnie. Wobec tego już za chwilę, po krótkiej przerwie, drodzy panowie i drogie panie, zobaczymy właśnie kilka takich podstawowych ćwiczeń. Dowiemy się również, jakie nowości są w klubach Red Fitness i w Poznaniu, i w Swarzędzu. A teraz przerwa i okazja do tego, żebyście państwo przebrali się w dresy i przed telewizorem razem z Anią Machurą troszeczkę poćwiczyli. Do zobaczenia już za chwilę. Do zobaczenia.